TVG9, indeks Claudiego, czyli tendencyjny przegląd legend i życiorysów. Te jak Totart, czyli Konio, Sajnuk, zwany Mesjago wtedy i Skiba. No przede wszystkim Sajnuk i Konio. Skiba tam no z doskoku współpracował z nimi wtedy. No ja w 86 pierwszy raz ich zobaczyłem na scenie. No wówczas kontaktowałem się z RSA. No byłem zainteresowany tam ich działalnością. No to zaprosili mnie właśnie na występ Totartu, który tam no, środowiskowo był z nimi związany. No jeszcze tam kilku znajomych panków zaprosiłem. No, oni byli załamani tym wszystkim, co widzieli. Stwierdzili, że to jest banda idiotów, z którą nie chcą mieć wspólnego. Nic. No ja też jakoś nie byłem zachwycony tym, co widziałem. No to jest właśnie Konio robiący striptease i nakładający gustowne rajstopki. No bo później on wskakiwał w widownię, no i tam się ocierał o ludzi. No to żeby mu się tam nie majtały pewne rzeczy, to zakładał te rajstopki. No ludzie tak udawali, że tak nie zobowiązująco. No na koniec wszystkich wyrzucił. Ponoć ktoś kazał przerwać koncert, no i zaczął wszystkich szarpać i wyrzucać. No ludzie myśleli, że to jest też element happeningu, ale to było tak naprawdę. No i za bardzo nie wiem, jaki był przekaz tego wszystkiego. No raczej po prostu chęć no szokowania za wszelką cenę, łamania zasad, przekraczania granic. No teraz to już tam jest popularne nawet w teatrach. No w tej chwili, wtedy to było coś niby no nowatorskiego, no ale mnie to nie pociągało. Ale no trochę później z tymi ludźmi no jakby moje losy się nieco związały. No, jak mówiłem, grupa punków się w ogóle zniechęciła do wszelkiej działalności. Ja tam, no, ani w końcu do RSA nie trafiłem. No, nie interesował mnie także Totart. Natomiast trafiłem do Ruchu Wolności Pokój i między innymi no, byłem tam współredaktorem gazetki A Cappella, gdzie właśnie się też Krzysztof Skiba udzielał, czasem pisał artykuły do A Cappelli. Później dorobił się takiego dodatku specjalnego do A Cappelli, zwał się Trawa. No, po pewnym czasie no, Skiba się usamodzielnił i zaczął wydawać pismo pornograficzne, Big Cyc. No, czy tam zdjęcia wycinał z jakichś pornosów zagranicznych, a pomiędzy te zdjęcia wkładał swoje teksty. No, tak w ten sposób zachęcał ludzi do tego, żeby jego teksty czytali. No, w sumie to dobry pomysł na promocję swoich tekstów miał taki. Sajnogiem z kolei i z Koniem znowu się spotkaliśmy już w czasach tam, kiedy się zaczynały Magdalenki, okrągłe stoły. Wtedy właśnie oni, ja z RSA, Janusz Waleruszko i Hryniu z VIP-u Galu, no się zebraliśmy i no to były takie czasy, że no nie chcieliśmy brać udziału w okrągłostołowych układach, no co napierdalać się za bardzo z układem. Też nikt nie chciał, zresztą no wtedy już wszystkich opornych to nie tylko policja, ale ludzie już zaczęli gonić, bo no przecież no takie nowe, wspaniałe zmiany się szykują, to trzeba tylko popierać.
No to postanowiliśmy zrobić coś takiego zupełnie alternatywnego. Międzymiastówka anarchistyczna, międzymiastówka przyjaciół, czyli coś pozasystemowego, społeczeństwo budowane na przyjaźni międzyludzkiej, od dołu zupełnie poza systemem. No, bardzo fajne, takie ideowe, alternatywne. No, wtedy już, znaczy od dłuższego czasu się podpisywaliśmy nazwiskami już w ruchu Wolności Pokój, działaliśmy jawnie, a wtedy nawet podaliśmy adresy, znaczy część z nas podała adresy, między innymi no ja byłem tym nieszczęśnikiem. No i przyjechała do mnie dziewczyna, no, która chciała się włączyć do tej międzymiastówki przyjaciół, no i się przyjaźnić. No, bardzo nie wiedziałem, co z nią zrobić tam, bo no, wykorzystać seksualnie, no, całkiem niezła była, no ale to nie wypada, no, pod pretekstem jakichś szlachetnych idei. No cóż, może można było ewentualnie się związać i zacząć się, prawda, fizycznie rozmnażać tą międzymiastówkę przyjaciół, ale no nie była tak do końca w moim typie i no jakoś trudno było wspólny język znaleźć z nią. No, oczekiwała, że tutaj ja zaprezentuję jakiś nowy, wspaniały świat, o którym właśnie była mowa w tym manifestie Międzymiastówki Przyjaciół, no głównie właśnie przez Sajnoga i Konia przygotowanym. No tak nie wypadało też jej tam za bardzo odprawić z kwitkiem, no bo przyjechała, no właśnie na wezwanie zawarte w tym manifestie. No nikt jakoś też mi nie chciał tutaj pomóc w tej sytuacji. No parę dni siedziała, no w końcu pojechała na szczęście. Jakoś w jej przypadku ta międzymiastówka przyjaciół nie zadziałała. No nie udzielili tu mi żadnego wsparcia. No, Zbyszek, Sajnuk później no, zmienił się dość mocno. Związał się z sektą Niebo, no bo tak no, odjechał w stronę chrześcijaństwa, ale to nie mogło być w jego przypadku jakieś normalne chrześcijaństwo. Też musiało być cudaczne i wariackie. No, tamten szef sekty trafił do więzienia nawet. No, wówczas Sajnuk przejął tam kierownictwo na jakiś czas. No, później go spotkałem, to już był bardziej taki w klimatach prawicowych. Pamiętam Antoniego Kozłowskiego opieprzał za to, że używał słowa kurwa. A wcześniej no, znany był właśnie no, z szokowania, między innymi z wiersza, znanego wiersza Flupy z pizdy. No i trochę się obawiam, że on dalej no właśnie oddaje cześć tej kurwie i pizdzie, tylko no jak kiedyś oddawał cześć epatując tymi słowami, no to teraz oddaje cześć im właśnie traktując te słowa jako tabu. No, natomiast Skiba i Konio w trzeciej RP zostali no, nadwornymi błaznami systemu, nadwornymi błaznami trzeciej RP. I no, funkcja akurat nadwornego błazna mogłaby być teoretycznie ciekawa, no bo bywali błaznowie tacy jak Stańczyk i inni Wesołkowie, którzy no tam potrafili, korzystając ze swojej pozycji, tam publicznie ostro dowalać władcom. No, u Konia takich przejawów nie widziałem. To była
była taka, no, wieczna głupawka, pomieszanie dobrego i złego. He, he, he. Fajnie jest w nowej rzeczywistości. No, dobra zabawa i tak dalej. No, Skiba tam. Skiba. No, miał jakieś przebłyski takie, jak, no, na przykład pokazanie dupy Buzkowi, czy zjadanie pita pod Ministerstwem Finansów wraz z Korwinem Mikke. No, myślałem, że to, nie wiem, jakieś tam przebłyski są, które spowodują, no, coś fajnego u niego. No, niestety to były tylko epizody. Generalnie, no, rola nadwornego błazna i przydupasa tam im przypadła. No, mówię, Skiba czasem miał takie epizody fajne, ale to tylko epizody. No, później obaj zostali odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności. Jeśli chodzi o Skibę, to jemu się to należało za działalność opozycyjną, faktycznie. No, już ze skoniem można było dyski kutować, no, ale ktoś tam stwierdził, że no, działaczom kultury niezależnej, bo no, był przedstawiony, też się należy. No i dobra, dostali krzyż. Nie wiem, czy Sajnuk dostał. Się zastanawiam, bo nie, po prostu nie wiem, nie pytałem go. No, jednak kiedy przyszła tak zwana dobra zmiana, rządy PiS, no i kiedy układ III RP zaczął się pomału walić, no oni jakoś zaczęli mocno bronić tego układu, w którym, no, im się najwyraźniej dobrze funkcjonowało. No jakby zaczęli używać tych swoich krzyży, no, prezentując się jako właśnie tu wolnościowcy i bojownicy o wolność. No, na to ich koledzy tam ze środowiska, Stybel, Hryniu, jeszcze tam jacyś, wyciągnęli z kolei swoje krzyże, no i zaczęła się taka, no, napierdzielanka na te krzyże. No, ja tam nawet trochę właśnie wspomogłem tą drugą stronę w tym wszystkim. No, przykre było to, że no, zaczęli od ataków między innymi na Maćka Chmiela, zaczęli wyzywać go od, no, funkcjonariuszy narodowo-socjalistycznych. No, po prostu no, włączyli się w obronę układu, co było trochę przykrą rzeczą.